Dobrze, no to takie spotkanie, w którym można powiedzieć, że wszystko układało się po waszej myśli, bo gol zdobyty praktycznie do szatni, zaraz po przerwie czerwona kartka, przeciwnik gra w osłabieniu i wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą, no ale tylko się wydawało. Tak, jak pan mówi, wydawało się, no troszeczkę tutaj ta bramka nam zaburzyła nasze wszystkie plany. No ten wynik 1-1 nie byłby dla nas satysfakcjonujący, no ponieważ tak graliśmy w dziesiątkę, od razu w drugiej połowie dostał zawodnik z Bielsku-Białej. No i nie wykorzystaliśmy tego momentu. No cieszymy się, że jednak gdzieś tam to zwycięstwo padło i przesuwamy się w górę tabeli, a nie w tą drugą stronę. No właśnie dzisiaj twoje wejście Smoka i można powiedzieć, że to ty ratujesz swojej drużynie 3 punkty. No tak, no ważne 3 punkty. Cieszę się z tego, że strzeliłem bramkę. I cieszę się również, że wygraliśmy mecz, ten bardzo ciężki mecz. Tak jak powiedziałeś, pniecie się w górę tabeli, a to tym bardziej ważne, że już w niedzielę czeka Was bardzo ważny mecz i ważny mecz przede wszystkim dla Waszych kibiców, bo derby z GKS-em tych. Oczywiście wszyscy są nastawieni tutaj na walkę, bo to jednak rywal teoretycznie ze Śląska, więc no, tak jak tutaj śpiewaliśmy, że wszyscy na derby, więc jest wielka mobilizacja.